Ponad 100 reprezentantów instytucji badawczych, naukowych oraz firm produkcyjnych przemysłu lotniczego wzięło udział w organizowanych przez Instytut Lotnictwa warsztatach Small Aircraft Transport w ramach największego jak do tej pory europejskiego programu badań lotniczych pod nazwą Clean Sky 2. Clean Sky is the European Research Program, Research and Innovation Program of the European Union for Aviation. Its targets are mostly about environment, in order to significantly reduce the CO2 emissions and contribute to fighting against the climate change. It has also other objectives like noise reduction, and also to contribute to the competitiveness of the European supply chain in aeronautics. Celem spotkań w ramach projektu Clean Sky 2 Small Aircraft Transport jest nawiązywanie kontaktów naukowo-biznesowych oraz stworzenie potencjalnych konsorcjów do realizacji idei taniego i ekologicznego europejskiego systemu transportu lotniczego opartego na infrastrukturze małych lotnisk i flocie samolotów przewożących maksymalnie 19 osób. 90% obywateli Europy będzie mogło zrealizować swoją podróż na terenie całej Europy w czasie 4 godzin, od drzwi do drzwi. I to oznacza, że powinny być zaangażowane różne środki transportu, a do tego, żeby można było to zrobić w poszczególnych regionach, to idealny jest mały samolot. Of course, cost is the most important if you want to enlarge the market. So you must go down as much as possible, because many people cannot achieve the high cost. So we make a lot of success story in trying to understand how much is the level for this price. And we believe that most of people are also able to buy a small premium to fly in the comfortable way and to be direct connected with the final destination. Idea zwiększenia efektywności europejskiego transportu lotniczego wymaga współpracy różnych uczestników rynku, przedsiębiorców, instytucji badawczych i naukowych. Niestety dzisiaj na świecie jest tak, że w zasadzie tylko Stany Zjednoczone chyba mogą sobie pozwolić na robienie wszystkiego. Europa jest niestety za mała i musi te swoje możliwości po prostu łączyć, żeby konkurować. Bo istotą w ogóle tych projektów jest to, że się tworzy takie konsorcje europejskie i ta wiedza jest tak jak gdyby no przekazywana z jednej firmy do drugiej. Możemy parę rzeczy robić razem. Europa posiada ogromny potencjał w tym zakresie. Całościowy program Clean Sky to budżet przekraczający 4 miliardy euro. Na rozwój projektu Small Aircraft Transport przeznaczono ponad 70 milionów euro. Europejskie firmy lotnicze, uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze mają szansę konkurować z największymi graczami światowego rynku. Instytut Lotnictwa w Warszawie nie zamierza tej szansy przegapić. Przekonaliśmy Europę, że to jest rzecz, którą warto robić, a teraz w niej uczestniczymy. Dlatego organizujemy w Warszawie to spotkanie, żeby podkreślić, to jest uznanie Europy dla naszego wkładu w ten system transportu samolotami lekkimi.